Profilerka, recenzja, trupa smród i przemycanych fajek dym. Oceniamy nowy serial TVP. Na antenie telewizji polskiej zadebiutował właśnie nowy serial kryminalny pod tytułem Profilerka. Widzieliśmy dwa pierwsze odcinki produkcji, więc zapraszamy Was do recenzji i sprawdzenia, czego możecie się spodziewać po nowym kryminale TVP. Warto obejrzeć, o czym jest Profilerka. Malowniczy i klimatyczny Augustów na 12 odcinków zamienia się w prawdziwą i krwawą arenę zbrodni, gdzie miejscowi policjanci, pod przewodnictwem komisarza o wiele mówiącym nazwisku Nadzieja, Michał Czernecki, i zamknięta w sobie profilerka Julia Wiger, Wiktoria Gorodeckaja, będą starali się odpowiedzieć na odwieczne pytanie, jakie pada w kryminale, czyli kto zabił? Tak najkrócej można opisać nowy serial TVP PA. Profilerka, widzowie polubią serial, czy Profilerka trafi w gusta widzów? Szansa jest spora, ponieważ odpowiadająca za reżyserię całości Monika Jordan-Młodzianowska potrafi opowiadać o ludziach z krwi i kości. Jeżeli widzieliście jej debiutancką pełnometrażową fabułę pod tytułem Żelazny Most, to wiecie, o czym piszę. Widać, że ona czuje człowieka. Dlatego Profilerka w większości pozbawiona jest sztuczności, od razu wpycha widzów do ciasnego komisariatu, gdzie częściej wypełniało się kwity i zamawiało żarcie na szybko, niż rozwiązywało sprawy kryminalne kalibru wielokrotnego morderstwa. Pojawia się nerwówka, każda kolejna odpalona fajka maskuje stres, a sprawa robi się coraz bardziej niejasna, niż początkowo się wydawało. Intrygująca produkcja, to wszystko intryguje. Po projekcji dwóch pierwszych odcinków trudno prognozować, w jaką stronę pójdzie serial, ale te epizody już pokazują nam, że autorka będzie starała się wyważyć wątki kryminalne z tymi osobistymi. Czy słusznie? Czas pokaże, bo widać, że zarówno pan Nadzieja, jak i pani Wiger mają dość. Luźne podejście do swoich dzieci, a pojęcie rodzina wydaje im się obce. W tym momencie mogę mieć tylko nadzieję, że w kolejnych odsłonach serialu nie zrobi nam się z tego telenowela obyczajowa, bo jednak tego od kryminału nie oczekujemy. To są na razie jedynie obawy, ale pierwsze odcinki Profilerki odkrywają przed nami też pewne potknięcia. W niektórych momentach scenariuszowi brakuje spójności, dziczyzna, a do tego postać młodej i niezwykle upierdliwej pani prokurator, Aleksandra Pisula, jest tak przerysowana i stereotypowa, że jest to wręcz męczące. Warto obejrzeć Profilerkę. Profilerka zapowiada się ciekawie, chociaż pierwsze odcinki są tak tajemnicze i powolne, że nie każdemu spodoba się taka forma opowieści. Ja doceniam tę starą szkołę kryminału, tym bardziej, że da się odczuć, iż na ekranie oglądamy prawdziwych bohaterów. Spora w tym zasługa obsady, Michał Czernecki i Wiktoria Gorodecka to już sprawdzone marki, ale proszę Państwa, Tomasz Taranta kradnie widowisko. Czekam na kolejne odcinki, w których będzie jeszcze mocniejsza dawka smrodu zwłok i dymu przemycanych fajek.